lekko zakurzona, ale powstaje piękna makieta, wielka, wielka makieta, jakich w Głuchołazach jeszcze nie było, tak zwane kolejkowo, mnóstwo części, pewne rzeczy były przewożone do szkół na wystawy, żeby dzieciaki miały kontakt z wystawą kolejową, z tym, co przeminało z zawodem kolejowym. Panie Marianie, miłośniku kolejnictwa, przytachałeś do Głuchołaz, mówiąc kolokwialnie, no, tabor ciężki, lokomotywy, powstaje małe muzeum, tak? Małe muzeum kolejnictwa ze stałą wystawą, jak widzimy, ona się powiększa tutaj, budynek jest remontowany, możemy zobaczyć nieraz od zewnątrz, widzimy wnętrze, tak wygląda na razie, remontowane ściany, są przygotowane do malowania. Dzisiaj sobie tutaj czyści, przygotowuje po świętach makietę, natomiast bo sezon rusza wiosenny, letni. Natomiast wiemy, że są dobre wieści dotyczące pikniku drezynowego. Odbędzie się w tym roku, tak? Jest dotacja? Jest dotacja. No i w tym roku, jak zwykle, 15 sierpnia będziemy chcieli urządzić piknik drezynowy. Na stacji gdzie? Na stacji w Głuchołazach Zdroju. Na stacji w Głuchołazach Zdroju, bo to jest idealne miejsce właśnie, żeby życie kolejowe dalej się tam toczyło. Wiemy, różnie teraz dzieje się z tą koleją w Polsce, ale wiadomo, to się wszystko zmienia. To się naprawdę wszystko zmienia. Pojawia się nowy program, nowe jakieś dotacje i naprawdę wiele rzeczy się zmienia. Tutaj też dla Was wiele rzeczy zmieniamy. Budynek, jak widzicie, już jest suchutki wewnątrz. Jest taki, powiedzmy, no jeszcze podrapany troszkę, bo to pewne rzeczy jeszcze były osadzone, okna ocieplane, ale powstaje małe muzeum kolejowe oraz dobra wieść, piknik, tak? Piknik drezynowy, także pozdrawiamy serdecznie Marian Ptak, prezes Stowarzyszenia Kreatio. Kreatio, taka nazwa ciekawa, bo kreatio to jest po prostu tworzyć coś z łaciny słowo, także ciągle tworzymy nowe programy dla dzieci i młodzieży, dla mieszkańców Głuchołaz, nie tylko dla dzieci i młodzieży, bo pasjonatów kolejek Pico naprawdę jest wielu, my się w tym bawiliśmy, nie było konsol, były właśnie takie magiczne kolejki. Także coś takiego pięknego dla Was powstaje, makieta jest ogromna, tak jak mówiłem, troszkę zakurzona, no bo robiliśmy ścianę kominkową i zapomnieliśmy folią nakryć, no nie mamy tutaj co dorabiać wielkiej teorii, no po prostu nasze przeoczenie, ale Marian ze szczoteczką tej lata i odkurza, no i coś pięknego powstaje, nawet złoty pociąg i tutaj widzimy kopalnia złota z pociągiem w środku. Piękna sprawa. I to wszystko już wkrótce będzie dla całych rodzin udostępnione. Będzie to dodatkowa atrakcja. Wiemy, jak wygląda duże kolejkowo we Wrocławiu, tak? Jest taka restauracja. Też wiem, że pociągi podają. A my zobaczymy. Do końca jeszcze nie mamy wizji zamkniętej. Rozwija się to cały czas. Tu mamy eksponaty stare, kolejowe, jest tego dość sporo na strychu nad nami, także będzie taka dodatkowa atrakcja w Głuchołazach, takie muzeum kolejki, ale interaktywne muzeum kolejki, czyli nie takie tylko eksponaty nie dotykaj, tylko będzie można wsiąść, pojeździć, będą warsztaty kolejowe, o widzicie tutaj paluchy brudne, bo cały czas coś robimy, cały czas coś się dzieje. Ciężkie to, jest też jakiś silniczek. Także kochani, dzieje się bardzo dużo, reklama tego człowieka, Mariana, bo naprawdę zasługuje za swoją ciężką pracę dla Głuchołaz. To nie jest tylko chwilowa, okazyjna sytuacja, ale ciągła praca dla Głuchołaz już od wielu, wielu lat. I szykuje się takie coś fajne tutaj dla Was, jak Muzeum Kolejowe na ulicy Andersa 53B.